Tytuł kursu – Towar jako element sprzedaży. Moduł – Charakterystyka towaroznawcza towarów żywnościowych. Tytuł wideokastu – Żywność wygodna. Witajcie! W tym wideokaście opowiem Wam o żywności wygodnej i o produktach, które zaliczamy do tej grupy. Zatem czym jest żywność wygodna? Już sama nazwa wskazuje, że jest to żywność gotowa do spożycia natychmiast lub po krótkim przygotowaniu, czyli po krótkiej obróbce cieplnej, która polega na odgrzaniu lub rozdrobnieniu z wodą lub mlekiem. Żywność wygodna są to produkty w postaci składnika posiłku lub gotowy posiłek w stanie utrwalonym. Do ogólnie rozumianej żywności wygodnej zaliczamy produkty wzmagające apetyt, takie jak przekąski, np. chipsy, przystawki i napoje, zupy, kremy, potrawki, buliony, np. kostki rosołowe, dania warzywne, sałatki rybne, mięsne, owocowe, mieszane, dania specjalne i narodowe, np. pierogi, różne typy chleba, np. waza, różne typy bułek i grzanek, desery, ciasta, np. babki i ciastka, napoje bezalkoholowe, w tym przygotowane z suchych lub ciekłych składników, np. kawa i herbata instant, odżywki i posiłki dla dzieci, płatki śniadaniowe. Żywność wygodna jest coraz częściej kupowana przez klientów. Zatem musi być ona zarówno bezpieczna, jak i dobrej jakości. Pierwszymi przedstawicielami żywności wygodnej były konserwy pasteryzowane i sterylizowane. Są to wyroby wysoko przetworzone, które mają bardzo długi termin przydatności do spożycia. Długa pasteryzacja i sterylizacja wykonana w procesie produkcji niekorzystnie wpływa na zachowanie wartości odżywczych i smakowych tych produktów. Zamrażanie jest bardzo dobrą metodą utrwalania żywności wygodnej. Zamrażanie powoduje zahamowanie aktywności mikroorganizmów w żywności. Niedopuszczalne jest jednak ponowne zamrożenie produktu już rozmrożonego ze względu na ryzyko rozwoju szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów, a także pogorszenie właściwości smakowych i zapachowych żywności. Produkty suszone metodami tradycyjnymi i liofilizowane należą do wyrobów o długim okresie trwałości. Zupy, sosy, desery czy soki są bezpieczne, choć zbyt długie przechowywanie powoduje zachodzenie zmian fizycznych i chemicznych. Przygotowanie obiadu staje się coraz prostsze. Ze względu na obniżoną wartość odżywczą żywności wygodnej nie należy jej spożywać codziennie, ale raczej jako uzupełnienie diety w szczególnych sytuacjach. W ostatnich latach nastąpił rozwój nowych rodzajów żywności wygodnej, która może być przechowywana niekoniecznie w warunkach chłodniczych. Żywność wygodna może jednak stwarzać zagrożenia dla zdrowia. Wynika to głównie z nieprzestrzegania terminu przydatności do spożycia. Nowoczesne techniki pakowania i metody utrwalania mogą jedynie maskować niekorzystne zmiany zachodzące w żywności, nie hamując całkowicie rozwoju drobnoustrojów. Z pozoru dobrze wyglądająca żywność może zawierać dużą liczbę bakterii chorobotwórczych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.